teraz, no kurde. Tak, tak, tak. Te układanki pozwalają nam właśnie otworzyć tajne przejścia, które prowadzą do konkretnych miejsc. O, tutaj żeby wrócić, to też możemy ułożyć układankę odpowiednią. Tutaj jest jakaś wieża chyba. Ale nie wracamy na razie. I dzięki temu możemy się poruszać po mieście i poza miastem, także strażnicy nas nie zauważą. Więc to jest bardzo dobry sposób poruszania. A my idziemy do naszego rybaka, ponieważ on nam powiedział wcześniej, że jakbyśmy potrzebowali stąd uciec albo coś, albo po prostu wyjechać z wyspy, no to mamy się zgłosić do niego. Tak więc idziemy. Zgodnie z życzeniem. On był w chatce, czy nie był w chatce? Teraz nie pamiętam. Set! Jakie przynosisz wieści? Rei nie ma w pałacu. I co teraz? Jesteś w niebezpieczeństwie, chłopcze. Ludzie Kreona wyśledzą cię tu. Wiesz o tym? Spoko, mamy magiczne grabki. Kreon zamierza się koronować. Król Atlantydy! I to Kreon! Nastały bardzo złe czasy, Set. A będzie coraz gorzej. Czy znasz miejsce, którego symbolem jest biały niedźwiedź? Nie. Takie rzeczy wiedzą raczej piloci. Potrzebna mi łódź i ktoś, kto ją poprowadzi. Myślałem o tym. Mam córkę, Set. Na imię jej Anna. To jest jej portret. Kopia swojej matki i równie impulsywna. Jest kapłanką i pilotem. Dostań się na łódź, a ona ci pomoże. To może być niebezpieczne, Aktionie. Ona wyczekuje każdej okazji, by zrobić coś niebezpiecznego, chłopcze. A Kreon nie kocha Ammu i jej kapłanek. Czy ona jest tu, na Atlantydzie? Gdzieś w mieście. Kapłanki piloci nie mieszkają ostatnio w pałacu. Nie wiem dokładnie, gdzie można je teraz znaleźć. Odszukam ją. Weź to, może ci się przydać. To był kryształ jej matki. No, dostaliśmy kryształ. Tutaj, jeżeli mamy zbyt wiele rzeczy w ekwipunku, to po prostu kierujemy myszką do krawędzi ekranu i możemy sobie przewijać nasz ekwipunek. Dostaliśmy kryształ, dzięki któremu Anna powinna nas rozpoznać. Więc wychodzimy i teraz będziemy się kierować... Ja już wiem, gdzie jest to miejsce kapłanek, oczywiście, ale musimy zapytać o drogę oczywiście kogoś innego. A ja już bym sobie skróciła tą drogę, ale niestety nie da rady. Zaraz, zastanawiam się, czy będziemy mogli wejść tędy schodami. W sumie jesteśmy... nadal w przebraniu, więc może nie będzie żadnych problemów. Hej, żołnierzu, zatrzymaj się! Nikt nie wchodzi bez pisemnego rozkazu! Ojej, no... Nie, to nie. Wrócimy tunelem. A tu coś jest? Bolało tak... Dziwnie, że można tu wejść. W tą uliczkę. W ogóle, jak widzicie, tutaj nam ten gościu zniknął, dzięki czemu z tego tunelu możemy korzystać w ogóle. Dobra, więc wsadzamy nasze magiczne grabki. I znów możemy przesuwać. Tak, to będzie tak. Tak. Nie, to będzie po środku.
dole, czy co? Chyba tak, bo tu jest to samo. Więc to trzeba przestawić tutaj. O! Bardzo ładnie. Nice. I teraz idziemy w takim razie w ten drugi tunel. Ten. Tutaj jest trochę zabawy z tymi tunelami. Musimy teraz ułożyć tą układankę. Kurde, ciągle zapominam o tych grabkach. Tak, to ma być na dole. To już jest, może być troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ to nie jest jakiś normalny obrazek, tylko jakaś taka dziwna kula. Ale również nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. O, proszę. Zaraz, gdzie myśmy wyleźli teraz? O, mygy, gdzie my jesteśmy? Nie tu chciałam trafić. Czy tu chodzi jakiś strażnik, czy nie? A, zaraz. Tak, chyba będziemy musieli zrobić jeszcze raz tą zagadkę z Atlantydą, żeby otworzyć to przejście, bo ono się zamknęło tam. Zdaje się. A, więc znowu kręcimy tym. Wcześniej jakoś mi to wychodziło lepiej. Tak musi być chyba. O, teraz. Dobra, to już widzieliśmy. Jak mu się paszcza otwiera. Baranek. No. Powiedziałam baranek. Dużo tu jest kręcenia się takiego w kółko, troszeczkę. Ale, no cóż. I teraz pójdziemy tędy. O, tu mamy jakąś kobitkę, która sobie stoi, to ją zapytamy. Z pewnością jego wysokość robi to, co dla nas najlepsze. Wiesz może, gdzie kwaterują kapłanki? Oczywiście. W domu, przy szczycie schodów wiodących do basenu. Dziękuję. Byłaś dla mnie bardzo miła. Tak, więc tam się udajemy. Tutaj ludzie wychodzą z domów tylko wtedy, kiedy są nam potrzebni. Tak, swoją drogą. To tutaj właśnie. Witaj, panie. Czym mogę służyć? Ale mają trochę takie dziwne te stroje, w sensie, że, no nie wiem, takie puchate. Jakby miały jakieś kurtki zimowe na sobie. A ty kim jesteś? Nazywam się Lona, panie.
mam zaszczyt przyuczać nasze kapłanki do ich nowej roli. Nasza obrazoburcza wiara w fałszywą boginię Ammu musi zostać zastąpiona gorliwym wyznaniem wiary w prześwietnego Saata, którego jasne promienie dają nam wszystkim życie. Oczywiście, najwyższy na to już czas. Tak jest, panie. O mój Boże. Co to jest? To symbol naszej nowej pozycji. My, kapłanki, musimy nauczyć się nowej roli służebnic kapłanów Wielkiego Saata. Przerażające. Serio. Przerażające. Przyszedłem tu, by odszukać dziewczynę imieniem Anna. Anna? Tak, jest tutaj. Niepoprawna buntownica potrzebuje solidnego przeszkolenia. Sprowadź ją do mnie. Ale moje rozkazy mówią, że nikt nie może wyjść bez pisemnego rozkazu. Ta dziewczyna zwróciła na siebie uwagę jego wysokości. Chcę, by uprzyjemniała mu wolne chwile. Rozumiem to, panie, ale moje rozkazy... Czy mam powiedzieć Kreonowi, że odmawiasz? Anna? Chodź no tu. Zaraz tu będzie. Jesteś pewien, że jego dostojność, to znaczy jego wysokość, wybrał właśnie Annę? Mogę polecić kilka dziewcząt bardziej chętnych do zaspokojenia jego potrzeb. Woli te bardziej dzikie. Lubi łamać ich upór. O tak, oczywiście. Jest taki władczy. O mój Boże. Oto ona! Jesteś wreszcie, Anno! Chciałaś mnie widzieć? Spotkało cię wielkie szczęście, dziewczyno. Ten przystojny żołnierz zabierze cię do jego wysokości. Jego wysokości? Nie wiedziałam, że mamy króla. Anno? Przepraszam, panie. Ostrzegałam, że jest taka. Ta Anna jest brzydka strasznie. Jak noc listopadowa. Ty jesteś Anna, córka Aktiona? A kim ty jesteś? O, wiesz już, panie, co miałam na myśli. Przy jego wysokości radzę używać innego tonu. Kreon nie jest niczym więcej niż małżonkiem królowej. Nie spodziewam się, by przetrwał przyszłoroczne wyzwanie. Och, naprawdę, sądzę, panie, że powinieneś wybrać inną dziewczynę. Nie. Kreon będzie miał wspaniałą zabawę, łamiąc jej opór. No dobrze, to może wyjdziemy. Kiedy mam się jej spodziewać z powrotem? O tym zadecyduje Kreon.